dobry, cześć wszystkim, niedziela, południe. Jeżeli nie macie dzisiaj większych planów, to zapraszam do Rumi, okolice Trójmiasta. Dziś odbędzie się tam Puchar Polski Strongman, będzie tam kilku silnych chłopaków z Polski. No i zobaczymy, jak sobie poradzą z tym wszystkim. Będą rywalizować w podnoszeniu kamieni i innych urządzeń. No i zobaczymy, który z nich będzie dzisiaj najmocniejszy. No fajna imprezka, sam jestem ciekawy, co chłopaki wypracowali przez okres zimowy, dlatego że okres zimowy jest to okres na budowanie siły, techniki i tak dalej. No a ja Wam postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania, które Was bardzo nurtują. Co z moją kontuzją, co dalej będę robił? No cóż mogę powiedzieć, no dwugłowy, jak już słyszeliście, uda się naderwał, a chyba bardziej oberwał. No akurat kontuzja, mam nadzieję, że już ostatnia, nie moja pierwsza, ale chyba ostatnia, taką mam nadzieję. No 10 lat temu coś podobnego miałem, że od bicepsu, przyczep bicepsu oderwał się, no i trzeba było go przytwierdzić w to samo miejsce, aby ręka była sprawna i dalej silna. No i podobnie jest z tą nogą, akurat trzeba będzie go w tym tygodniu już przytwierdzić w to samo miejsce, żeby ta noga była w 100% sprawna, dlatego że normalnemu Kowalskiemu by to nie przeszkadzało, ale przy zawodowym sporcie, którym ja robię, to musi być po prostu naprawione tak, jak było wcześniej i trzeba przytwierdzić ten mięsień w to samo miejsce, skąd uciekł. Więc wiem, jak to wszystko będzie wyglądało w 2009 roku po takim dużym, większym zabiegu. Po 4 miesiącach już startowałem, no i wygrałem Mistrzostwo Polski, Puchar Europy, Mistrzostwo Europy, no i po 5-6 miesiącach wystartowałem w Mistrzostwach Świata. No i byłem w 2009 roku drugi, gdzie właśnie przytaczacie tak często, to i tak by nic nie dało, to właśnie w tym roku było, to i tak by nic nie dało i byłem drugi wtedy. No ale na 50 chłopów być drugim na Mistrzostwach Świata Strongman, to i tak nie było źle. No i teraz podobnie akurat o wszystkich kontuzjach, które podczas startów w MMA, nie wiecie, akurat na Stadionie Narodowym, mimo to, że wygrałem, ale okupiłem, to też dosyć. Dwa palce u nogi połamane od tego kopania. Później w lewym ręku kciuk cały roztrzaskany w 4 miejscach. I akurat mój kolega Paweł Łęgosz poskładał mi tą rękę 5 godzin. Musiał rekonstruować moją rękę. No i po 6 miesiącach znowu już startowałem, biłem się w Irlandii. Więc kontuzje no, nie omijają. Taki jest sport zawodowy, wiem, z czym to się je, takie są uroki. No i cóż, nie tylko mnie przytoczę, akurat Szymona Kołeckiego, też bo akurat z nim ta walka była. No, jego kontuzje dopadły, no i musiał wycofać się z podnoszenia ciężarów. Sam akurat niedawno to powiedział, że przez kontuzję musiał zrezygnować z podnoszenia ciężarów, no i jeszcze inne jakieś tam miał swoje zawirowania, ale ja już nie wiem, akurat nie wnikałem. To kontuzje, no, kontuzje jak kontuzje. Wiem, jestem świadomy tego, za kilka tygodni wrócę na salę, teraz trzeba po prostu to przytwierdzić z powrotem w to samo miejsce, a dzisiaj będę tam bardziej w roli kibica, więc jeżeli macie czas wolny, to zapraszam Was, no i na pewno się tam spotkamy. Od godziny 15 wstęp wolny, zapraszam do Rumi. Ja tutaj właśnie jestem już nad morzem, rozglądam się, jak to wszystko wygląda. No, całkiem ładna pogoda. Wiosna, już chyba pełną parą, mam nadzieję, że już zimy nie będzie, ale jak to mówią, kwiecień, plecień. Troszkę zimy, trochę lata, no zobaczymy, jak to będzie. A ja się nie poddaję, trzeba troszeczkę rozsądkiem podchodzić. Wiadomo, że z czym się wiąże sport zawodowy. Nie moja pierwsza kontuzja, mam nadzieję, że ostatnia. Ale za kilka tygodni wracam na salę i znowu. A co do rewanżu? Ja na pewno będę chciał. No akurat tym razem po prostu musiałem przerwać walkę. Rozsądek wziął górę. Nie ma co tutaj po prostu pajacować. No jeżeli ktoś troszeczkę ma pojęcia o sporcie, no gdy mięsień poleci, od razu po prostu noga sztywna się robi. No i jest takie uczucie, jakby cię skurcz złapał w udo, no i cały czas trzyma.
No i trzeba po prostu było to popuść, dlatego że noga sztywna się zrobiła, no i nie szło dalej już nic zrobić. A nie ma co strugać bohatera, to jest tylko sport, to nie jest walka o życie, to jest tylko sport, jak ja zawsze to mówię. Sport jest dodatkiem do życia, a nie życie do sportu i tego się trzymajmy, dlatego że może się to źle skończyć. Ja jeszcze dostarczę Wam troszeczkę mojej rywalizacji i emocji, możecie być tego pewni. No to do później o 15:00 widzimy się w Rumi.